Cześć, witam Was serdecznie. Tutaj Kasia z Holandii. Mam dla Was dzisiaj taki fajny temat. Nakładanie róży. Czy wiecie, co to w ogóle jest? No właśnie ostatnio spotkałam się z paroma klientkami, które miały nałożoną różę. Chciałabym Wam właśnie dzisiaj o tym opowiedzieć. Jak to jest, co to z tym zrobić i czy to się w ogóle da usunąć. Zaczynamy. Kochani, kiedyś przed wielu laty, mówimy o tych prymitywnych latach człowieka, ludzie nakładali na siebie klątwy. I w tej chwili, w tych modernych, w tych zmodernizowanych czasach, nie jest inaczej. Ludzie życzą sobie źle, a to już jest nakładanie czegoś na kogoś, co może mu przeszkodzić w jego energii, która ewentualnie miałaby mieć dobry flow. I co się dzieje z takim człowiekiem, na którego zostaje nałożona róża? Róża, czyli kolce. Z jednej strony jest to taka atrapa, bo się wydaje, że jest to coś ładnego, jest to podarunek, który ma kolor, który ma zapach, który jest czymś, jest pięknym, a tymczasem okazuje się, że ma kolce i może nas w brzydki sposób potraktować. Również zapach może być, że tak powiem, różnego rodzaju taką atrapą. Z jednej strony zapraszając nas do powąchania czegoś, z drugiej strony możemy się zatruć. No i tak. Nałożenie róży. Nałożenie róży może być w różny sposób. Mogą to być tylko myśli, czyli jeżeli myślimy o jakiejś tam osobie, może być to koleżanka, może być to kolega, może być to nawet osoba z rodziny, czy tam, nie wiem, jakaś bardzo, bardzo zaufana koleżanka, taka bardzo, bardzo, którą dobrze, żeśmy poznały, ona nas i nagle coś tam zostało zrzucone na nas albo my na nią, w związku z tym i odczuwamy jak gdyby taki ból gdzieś. Najczęściej jest to jak gdyby takie odczucie, że coś nas tutaj tak chwyciło nieprzyjemnie, albo przy sercu, albo pod brzusze. Innym przykładem to jest na przykład w momencie, kiedy partnerstwo nie wychodzi i małżonkowie jeszcze sobie źle życzą, albo już byli małżonkowie, co bardzo często się zdarza w teraźniejszych czasach, no naprawdę sobie źle życzą i czasami życzą sobie śmierci. No to już jest takie niefajne, no ale zdarza się codziennie. Więc tak, słowo, następne jest, czyli myśl, przepraszam, najpierw była myśl. Pomyślisz sobie o kimś i to dochodzi jako energia. Następne jest słowo. Słowo wypowiedziane to też jest energia, czyli to też dochodzi do kogoś i może nas zranić. Tak jak ta róża, prawda? Bo ma kolce. I jest też czyn. Czyn, czyli może być to, no nie wiem, rękoczyn, albo może być to na przykład tak jak jest w innych krajach tych cieplejszych takich, na przykład na Dominikanie, no to robią laleczki i wbijają ostre igły, żeby kogoś zranić. I ponieważ jest to intencja, a to przede wszystkim chodzi o intencję, więc może to nas naprawdę obrzydliwie dotknąć. Co zrobić w takim momencie? No bo, no dobra, ktoś coś o nas pomyślał i co teraz? Przede wszystkim trzeba się oczyścić. Możecie to zrobić sami. Możecie to zrobić jak na przykład w medytacji. Najlepiej by było, gdybyście to zrobili na zewnątrz, nie w domu, żeby nie trzymać tej energii. Zróbcie to na zewnątrz. Skupcie się na wszystkich czakrach
niektórzy ludzie mogą to zobaczyć, że na przykład te czakramy mogą być szare albo przyciemnione. Ale jeżeli nie potraficie, bo jesteście w takim zatuszowaniu, no to proponuję małą medytację i poproście o synchronizowanych aniołów albo waszego przewodnika o natychmiastowe ściągnięcie róży z waszego systemu. I co bardzo ważne jest w tym wszystkim, żeby jak gdyby ochronić serce, z tym, że jakby wam to wytłumaczyć, chodzi mi o to, żeby oczyścić to, oczyścić ten cały system i zbudować jak gdyby grubszą ściankę naszemu sercu, żeby jak gdyby chroniło nas przed następnymi różami. Możecie to, jeżeli na przykład spróbujecie, a to w ogóle nie wychodzi wam, no to zapraszam do specjalistów, zapraszam do mnie lub do innych specjalistów, którzy są niedaleko was. Możecie wygooglować kogoś, kto się tym zajmuje. Najlepiej jest robić to po prostu najpierw samemu. Zawsze zapraszam zawsze zapraszam do własnej, że tak powiem, terapii. Możecie sobie zaświecić kadzidełko, możecie zaświecić sobie, zapalić sobie białą szałwię, która dobrze oczyszcza, i następnie taką malutką medytację zrobić. Powtarzam, malutką, wcale nie musi być to długa. Skupcie się wtedy na tych wszystkich czakramach. Dajcie wyjść światłu z siódmego poziomu, bo to jest najbardziej czyste, i albo poproście zsynchronizowanych aniołów, albo właściwie waszego przewodnika lub inną istotę jasną, która jest silna i przychodzi wam wtedy na myśl, i poproście o ściągnięcie róży. Jeżeli jest ileś róż nałożonych i wychodzi wam to z trudem i na przykład złościcie się, to tak jak gdyby nakładacie sobie następną różę na siebie. No wtedy powiedziałabym, zostawcie to tak jak jest i zadzwońcie do specjalisty, możecie do mnie zadzwonić i ściągniemy to. Wcale nie musicie do mnie przychodzić, wystarczy, że ktoś przedzwoni, możemy to zrobić przy kamerze, możemy to zrobić telefonicznie i zobaczycie, że się będziecie lepiej czuć. Chciałabym jeszcze dzisiaj wam położyć kartę, która pomoże wam może w szybkim, że tak powiem, reagowaniu w momencie, kiedy będziecie odczuwali róże. Dobra? Kupiłam sobie dzisiaj tulipany. To są już naprawdę ostatnie tulipany, które zostają sprzedawane w Holandii. Ale jaka radość serca. Okej. Okay. Moje anielskie, niebieskie karty. Dobra. Dzisiaj jest 27 maja 2020. Kładę na dzisiejszy dzień dla osób, które czują się z różą wewnątrz. Więc co proponują nam karty w momencie, kiedy to odczuwamy? Zaraz zobaczymy, co one powiedzą. Nie będzie żadnych efektów dodatkowych, ponieważ jest jasno i nie używam żadnej elektryczności, żadnej lampy. Dzisiaj nie będzie żadnych dodatkowych efektów, tak jak to poprzednio było. Po prostu muszę robić rano czy do południa te filmy i wtedy nie będzie żadnych dodatkowych wpływów, przynajmniej widzialnych. Ok, co tu mówią karty? One się dziwnie się jakoś nie układają. Jeszcze raz. Ściągniemy wszystko, co jest. Co my tu jeszcze mamy?
Słuchajcie, wyszła mi karta. A, dobra. Wyszła mi karta, która mówi, zawsze możesz zacząć od nowa. No, jest to mądre. To jest as powietrza. Zawsze możesz zacząć od nowa, czyli w momencie, kiedy jest coś nałożone, jest to myśl, jest to zła intencja czyjaś, zawsze możemy najpierw oczyścić, a później zacząć wszystko od nowa. To jest nieistotne, co to może być relacja, to może być czy nowy związek, to może być związek wasz z waszym dzieckiem, może być związek z sąsiadką, to może być, nie wiem, nowa praca, cokolwiek. Także oczyszczenie jest bardzo istotne i karta mówi, nie martwcie się, bo zawsze możecie zacząć wszystko od nowa. I następne to jest trójka ognia, miecze, które mówią, popatrzcie, oczyśćcie się, zacznijcie od nowa i wszechświat jest w stanie wam dać to, czego potrzebujecie, nawet ponad to, co potrzebujecie. Zapraszam was, kochani, do lajkowania moich filmików, do subskrybowania. Dziękuję wam za fantastyczne wysłuchanie mnie i do następnego razu. Dziękuję wam, pa, pa!